Cześć, tu Damian Lewczuk, Akademia CAD/CAM.pl i w tym filmie pokażę Ci, w jaki sposób przygotować drukowanie w trybie wazy w Curze. We FreeCAD-zie przygotowałem model prostej osłonki na kwiat. Może to być również doniczka, w zależności od tego, jak to zechcesz wydrukować. I taką osłonkę wydrukuję właśnie w trybie wazy. A tryb wazy polega na tym, że ta część zostanie wydrukowana w taki sposób, że ścianka zewnętrzna będzie pojedynczą warstwą, czyli będziemy mieli tutaj bardzo cienką ściankę, która będzie właśnie odwzorowaniem zewnętrznego kształtu modelu. Jeżeli chodzi o drukowanie w trybie wazy, to nieważne, czy ten model jest pusty w środku, czy pełny w środku, zostanie odwzorowany kształt zewnętrzny ścianki i ta ścianka będzie cienka i na grubość ścianki ma największy wpływ średnica dyszy, jaką drukujemy. I ok, ten model wyeksportowałem do formatu STL, a jeżeli chciałbyś dowiedzieć się, jak taką doniczkę zaprojektować we FreeCAD, jak i poznać podstawy pracy w tym systemie, to zapraszam Cię do mojego kursu FreeCAD dla początkujących, do którego link znajdziesz w opisie do tego filmu. Ok, przejdę teraz do Cury. Mam tutaj już zaimportowany ten plik STL, który wygenerowałem z FreeCAD. I tutaj, żeby przygotować drukowanie w trybie wazy, należy zaznaczyć jeden parametr. I jest to parametr znajdujący się na zakładce Special Modes i ten parametr to Spiralize Outer Contour. Zaznaczenie tego parametru spowoduje to, że wydruk zostanie przygotowany w trybie wazy, czyli to, na czym nam zależy. I jeżeli nie masz tego parametru u siebie, to wystarczy, że klikniesz tę ikonkę na dowolnej zakładce, ikonkę koła zębatego i tutaj w filtrach wpisz pierwsze litery tego parametru. Pojawią się tutaj te parametry Spiralize Outer Contour. Zaznacz ten parametr. Ja zawsze zaznaczam jeszcze Smooth Spiralized Contours. Po zaznaczeniu tych dwóch parametrów w tym miejscu będzie możliwość edycji i wyboru tych parametrów w tym okienku. I ok, jeżeli chodzi jeszcze o drukowanie wazy, to poza tym, że musimy zaznaczyć ten parametr, żeby określić właśnie, że w tym trybie chcemy drukować, to istotne może być również też określenie liczby dolnych warstw. I liczbę dolnych warstw możemy określić na zakładce Shell i odpowiada za to parametr Bottom Layers. Ja mam ustawione 4 warstwy i tak to zostawię w tym momencie. I teraz klikam Slice i mam już gotowy program na drukarkę. Wykonam teraz wydruk i za chwilę pokażę Ci, jak to wyszło.